Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę, jak zainstalować program Tor, jak z niego korzystać oraz jak zainstalować przeglądarkę Tor Browsers. Po pierwsze otwieramy terminal i wpisujemy komendę apt -get install Tor. Po instalacji Tora włączamy nasz program. Jak widzimy, Tor nam się połączył z siecią i otwiera nam się na porcie 9050 serwer proxy, za pośrednictwem którego się połączymy programem Proxy Chains, żeby uzyskać dostęp do sieci Tor. I będziemy tu teraz tunelować jakąś komendę, na przykład tutaj Wam pokażę nmap, bądź możecie skorzystać z byle jakiej komendy, którą po prostu chcecie przetunelować przez sieć proxy. Kali Linux akurat tu oferuje masę programów do analizowania sieci, więc z tym nie ma raczej problemu. Wpisujemy najbardziej znany chyba program do analizowania sieci, do skanowania portów, nmap, i wpisz jakiś host, który nie istnieje dla przykładu. Jak widzimy, program Proxy Chains łączy nam się z Torem na porcie 9050, połączenie jest ok, ale takiego serwera nam nie znajduje. Dobra, teraz instalujemy Tor Browsers. Pobieramy ją z oficjalnej strony Tora, torproject.org. Pobieramy 64-bitową bądź też 32, w zależności od naszego systemu. Po pobraniu otwieramy archiwum oraz wypakowujemy naszą przeglądarkę, na przykład na pulpit. Po rozpakowaniu otwieramy folder i tu się zaczyna problem, ponieważ przeglądarka nie może być włączona jako użytkownik root. Żeby ją włączyć, musimy zedytować kawałek kodu, który znajduje się w tym pliku. Oto start Tor Browsers. Otwieramy go za pomocą gedit bądź też jakiegokolwiek notatnika i szukamy frazy, która tam była w komentarzu root. Jak widzimy, tutaj jest kawałek kodu, który odpowiada nam za wyłączenie się przeglądarki. Po prostu go usuwamy bądź też stawiamy znak hash, który wyłącza nam to do komentarza, czyli nie jest to uznawany jako kod. Zapisujemy. Jeszcze możemy sobie tutaj zmienić na przykład na Tor się włącza. I ok, włączamy Tora. Wyskakuje nam komunikat, Tor się włącza. Jak widzimy, włączył nam się tym razem bez problemu Tor. Klikamy Connect. Teraz program już się łączy z siecią Tor. I za chwilę włączy nam się skonfigurowana przeglądarka do korzystania z sieci Tora. Jak widzimy, mamy przeglądarkę. Możemy sprawdzić, czy jesteśmy podłączeni. Się ładuje. Pamiętajmy, że sieć Tor jest dosyć wolna i nie powinno się na niej pobierać większych plików, ponieważ znacznie to obciąża serwery Tora, które w zasadzie oferują nam za darmo prywatne przeglądanie. Dzięki za oglądanie i zapraszam do lajkowania bądź też subskrypcji kanału, jeśli Wam się podobał ten filmik. Piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś pomysły, o czym nagrać film.